Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8:18, poniedziałek, 22 sierpień 2022. Więc tak, jak widzicie, późno, bo późno, ale ze względu na to, że sam nie wiedziałem, co mam zrobić, ale dla Was, drodzy widzowie, po weekendzie, czyli dzisiaj jest poniedziałek, prosto po tyrce, czyli trzeciej zmianie w pracy, drugiej już, bo w sobotę zacząłem, czekają mi jeszcze dwie, więc taki krótki film dla Was, tak aby pokazać, co po weekendzie, czy już grzybki rosną, czy nie. Jest po krótkim wstępie, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc nie zostało mi nic do roboty, jak przejść się z Wami trochę po lesie, poszukać grzybków i zobaczymy, co i jak. Więc sami zobaczycie, co jest. W czwartek dla Was nakręciłem ostatni film i tam jakieś tam niedobitki, coś tam było na jakąś zupinę, a teraz po 4 dniach i weekendzie zobaczymy, czy coś się ruszyło, czy jest gorzej niż było. Więc, drodzy Państwo, zapraszam jeszcze raz na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Idziemy i szukamy grzybków w tym świętokrzyskim lesie. Trochę tędy. No i zobaczymy. Będzie dzisiaj padać na bank, drodzy Państwo, przez kilka dni. Tak u Was praktycznie taki w województwie świętokrzyskim na bank będzie padać, czyli dzisiaj kilka dni z rzędu i po tych deszczach dopiero, miejmy nadzieję i jestem przekonany w 100%, że będą prawdziwki. A czy dzisiaj coś znajdziemy, zobaczycie sami. Więc taki krótki wypad, poniedziałkowy dzień, akurat nie ma tłoku, to co lubię. A grzybki to tylko dodatkiem będą do mojego filmu, który dla Was nakręcę, przygotuję w podzięce za to, że lubicie oglądać moje filmy. Ok, pójdziemy tędy. Pójdę teraz trochę tędy. Tutaj. Tutaj, ale nic nie widzę, nic sucho jest, nic nie widzę, nic, a nic. Dobrze, więc pomalutku tam, gdzie bardziej zielono i miejmy nadzieję, że coś zaraz znajdę. Tu mamy mrowisko. Zobaczcie. Jak mrówki pracują. Ok. A my pójdziemy sobie drożką jedną albo tą drugą. Tą przejdziemy i pomalutku. Co tutaj mamy? Nie. I zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co będzie. A może być i nic, ale mam nadzieję, że jakiegoś grzybka na pewno jadalnego znajdę, bo tak to by było naprawdę bardzo kiepsko. Tu co mamy? Coś, ale to też nie. Nie. Okej, więc idziemy tą drogą dalej. I rozglądamy się, a to na prawo, a to na lewo. I trochę w lewo, trochę w prawo, ale będziemy też wchodzić w takie tam zielone miejsca, jak to. Ok. I później
jak to zielone. Więc idziemy tak w te zielone miejsca, szukając grzybków. Co tu mamy jadalnego grzybka? Tu mamy jadalnego grzybka. Może być podgrzybek, więc musimy go sprawdzić, zobaczyć, co to jest. Ale tak jak mówię, na bank to będzie jadalny grzybek. Tak mówiłem, nie myliłem się. Czyli jakiś pierwszy grzybek jest i jest w pytkę. Szukamy dalej. Drodzy Państwo, nie ma nic, nic nie ma. Przejdziemy tędy. To ok. Przejdziemy przez to. Nie wiem trochę jak, ale muszę przez to jakoś przejść. Przeskoczyć i przejść na drugą stronę, ale nie będzie to, drodzy Państwo, takie proste. Nie będzie to takie proste, więc boczkiem i jednak musimy to przejść, aby dojść do miejsca, w którym będę zbierał grzybki. Tu nie przeskoczę. Tu nie przejdę i tak to mniej więcej wygląda. Tam coś widzę. O, tędy przejdę na bank. Tutaj bobry chyba zrobiły przejście. Zobaczcie, jak ułożone, czyli dziki las. Dzikie miejsce i tak to mniej więcej wygląda. Bobry to zrobiły na bank. Na bank zrobiły to bobry. Tylko że mi noga nigdzie nie wpadła. Okej. Bo jestem w klapeczkach. Prosto po pracy, nie inaczej. Okej, ale ładnie, ładnie. Musicie przyznać rację, drodzy Państwo, że pięknie jest. Dobrze, idziemy. Mamy jednego grzybka, ale musimy znaleźć kolejne. Ale czy będą, to zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak. Widzicie, że bobry to są
dobre zawodniki. Dobrze, więc idziemy tam. Szukając jakichś jadalnych grzybków. Co bądź, kurki, maślaczki. Co bądź. Co bądź, drodzy Państwo. Ale jak nic nie będzie, to taki spacer po nocnej zmianie będzie wskazany. Lepiej mi się będzie spało przed kolejną nocką. Okej. Tu jest jakiś taki skorupek. Taki skorupek. No ale jest, jest. Okej. I tak kiedyś muszą się trafić te grzybki, jak nie dziś, to jutro. Więc taka piosenka mi się przypomniała Edyty Geppert. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Ojej. Widzę. Drodzy Państwo, widzę. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Jaki ładny prawusek. A czy będzie zdrowy? Zaraz się przekonamy. Okej. Ładny jest. Ładny jest. Taki w pełni ukształtowany, zdrowy grzyb. Raczej w pełni ukształtowany. Zielone sito. To już jest starszy grzyb. A czy będzie zdrowy? Zobaczcie sami. Więc bez siemy przekrajamy. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Tam jakiś pociąg jedzie, a my mamy takiego robaczywy, ale jest. Więc po melodii szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół, czyli szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Więc jak widzicie, taki ładny, a robaczywy. Są ludzie, którzy zbierają takie grzyby, suszą. Ich sprawa, drodzy Państwo, ale ja takich grzybów nie zbieram, więc idziemy dalej. Okej, więc szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Jest drugi borowik, ale czy zdrowy? To się... Ojej, biedaczku, jaki ty jesteś zmęczony, grzybek. Zmęczony, ale już coś się dzieje. Więc idziemy w rytm piosenki, takiej nuty, i szukamy kolejnych prawusków. Tu jest stary, tego nawet jedziemy ruszać. Okej, zobaczcie. I tu mogą być jakieś maluszki, może młode jakieś, ale słabo to dzisiaj widzę. Więc nucimy, idziemy przed siebie ku leśnej przygodzie, bo taka kratka nie zdarza się co dzień. Tu mamy coś. Coś takiego. Czyli kozaczek.
Nie. To jest goryczak, czyli grzyb gorzki, niejadalny. A tutaj co mamy? To będzie chyba jadalny grzybek. Taki ładny. Nie no, też goryczak. Dajcie spokój. Więc szukamy dalej. Ale jadalnych grzybków. A tu co mamy? Tu co mamy? Tu co mamy? Tu. O. Tu. Co to jest? Co to jest? O, to jest kozak. Czyli kozaczek. Jadalny grzybek. Więc go przytulę. Znów goryczak. Same goryczaki. Nic z tego nie będzie. Szkoda. Też nic z tego nie będzie. I mamy cygla stoporego. I tu drugi cyglaczek. Więc przytulimy. I tego drugiego też przytulę, ale zrobię mu zdjęcie. Więc taki ładny. I mamy dwa borowiki. Cygla stoporę. Taki wielki cyglaczek. Przetniemy go na pół, ale myślę, że nic z niego nie będzie, z tego olbrzyma. Noga zdrowa. A reszta? Jak widzicie. No ale nie biorę go. Nie biorę go. Niech sobie leży.
Widzicie, wszystko stare. Wszystko stare, a nowych nie ma. Więc, drodzy Państwo, szukamy dalej i niedługo będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Godzina jest 10:11, a ja już wychodzę z lasu, idę w drogę powrotną, a co uda się jeszcze trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie jeszcze ze mną, wracamy i zobaczymy, co i jak. Więc szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie szczęśliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Zobaczcie, ile tego jest. Ile tego jest, jak ładnie rosną w pasie. Tu mamy coś, ale coś mi to przypomina, że znów będzie chyba goryczak. Chyba będzie goryczak. No nie inaczej. Różowe sito, czyli gorzki grzyb, zwany goryczakiem. Pójdziemy trochę tędy, może tutaj coś będzie. Nic nie zaszkodzi, tylko tego pniaka przejść. No ale tu nic nie widzę. Nic nie słyszę i nic nie czuję, drodzy Państwo. Nawet nie czuć grzybami. Drodzy Państwo, tak, o, tutaj jakiś pająk. Abrakadabra, zobaczcie. Jaki pajączek. Więc mu nie przerywam jego sieci, bo się chłopak narobił, tak ja na nocy, on też musiał to zrobić sobie, tak żeby jakiś posiłek machnąć. I pomału idę, kończę, wracamy, spacerujemy, idziemy drogą i zobaczymy dalej, co i jak. Tutaj jakieś tańczące liście, co to ma być? Zobaczcie, na pajęczynie tańczący listek. Dobrze, idziemy do wyjścia i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. I leciało to tak, jak widzicie, czyli nie czuć grzybów, nie czuć. Jak jest sezon, drodzy Państwo, to aż grzybami czuć, jak się do lasu wejdzie, a teraz nic, nic. Ale mówię, deszcze spadną, lada dzień i niedługo będą grzybki, więc musicie być cierpliwi i będą kolejne filmy w tym roku w moim wykonaniu z grzybobrania i jeszcze zobaczycie, jakie ładne sztuki i jakie fajne filmy. A tutaj co mamy? Drodzy Państwo, co to jest? No, nie. Szkoda było się schylać, ale widzicie, ładnie. Tylko tak mówię, bez grzybie na całego. I pora iść do domu, ogarnąć się, trochę umyć, zjeść jakieś śniadanko późne, no i spać, bo czekają mi jeszcze dwie nocki w pracy. I tak to, drodzy Państwo, mniej więcej leciało. Więc idziemy z powrotem. Pójdziemy sobie tą dróżką, przejdziemy strumyk i niedługo będziemy kończyć. A co jeszcze będzie, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze chwilkę, naprawdę zostańcie jeszcze chwilkę, bo wiecie, dopóki jesteśmy w lesie, mamy okazję coś trafić. No więc wracamy i kończymy. No widzicie, drodzy Państwo, tak. Słowa tej piosenki, szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. No i starałem się podążać grzybków, jak to się mówi, śladem. No i wyszło tak, jak wyszło, czyli
Wielkie praktycznie nic. Wielkie praktycznie nic. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Tak to mniej więcej wygląda. 2, 4, 5 grzybków do wzięcia. A no widzicie. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, nie ma co czarować. Wracamy. I jedziemy do domu spać. A tutaj co mam? Tutaj coś. Nie, drogi grzybku, naprawdę jesteś taki fajny. No fajny. No przynajmniej cały. Dobra, jak będzie coś tam, nie wiem co z tego zrobić, ale naprawdę nie wiem co z tego zrobić, ale no, trzeba coś przywieźć do domu, żeby żona jakieś śniadanie dała i obiad po południu ugotowała. Darmo nie ma, drodzy Państwo, darmo nie ma, więc zawijamy się tam i niedługo będziemy kończyć. No i drodzy widzowie, kończymy na dzisiaj ten dzisiejszy interes. Leciało tak, pokazałem na filmie, czyli na tą chwilę grzybów jeszcze nie ma w moich okolicach, tutaj gdzie zbieram. Trzeba czekać na deszcze, a będą na bank. Zobaczycie jeszcze piękne zbiory w moim wykonaniu. Oczywiście liczniki będą, przewijam, smaruję, tak aby nie zawodziły w liczeniu. I zobaczycie to na moich filmach. Więc jak tytuł filmu, grzybobranie, szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Podążałem, no i co z tego wyszło, widzieliście na moim filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Siema, pyza. Cześć. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem.